Krzywizna umysłu, odcinek 5. W poprzednim odcinku o egocentryzmie wspomniałem, że zajmę się jeszcze raz, przyjrzę się filmom pana Mariusza i temu, co on tam opowiada. Również przyjrzę się temu, co opowiada na forum. Jeszcze taka uwaga techniczna też, że poznikały zdjęcia tam na tym forum, poznikały zdjęcia właśnie dlatego, że to były zdjęcia linkowane z blogów Opery, natomiast Opera wyrzuciła ludziom te blogi i te wszystkie zdjęcia tam, które tam, lub prawie wszystkie, które były na tym forum, poznikały. Na szczęście w którymś momencie pan Henry Kubik, właściciel tego forum zbawieniekomfora.pl, o którym właśnie będzie tutaj, będę często tam odwoływał się do tego forum, zrobił kopię, przynajmniej części tego forum. I ja tą kopię zdążyłem skopiować i można ją pobrać spakowaną w zipie z linku pod moim filmem. Natomiast ta kopia również zniknęła, nie wiem czy pan Henry ją usunął specjalnie, czy coś tam się z tym z nią stało, w każdym razie jej już nie ma również. To jeśli chodzi o takie uwagi techniczne. Jest to część pierwsza pod tytułem Geodezja. Będą prawdopodobnie trzy części tego tematu. I jest to temat dość obszerny, dlatego będę musiał go rozłożyć właśnie na kilka odcinków. Zacznijmy od początku. Na początku pan Mariusz stworzył film o geodezji i tam w tym filmie pokazuje doświadczenie Ulyssesa Granta Morrowa, wykonane w 1897 roku, które polegało na ustawieniu takiego urządzenia, takiego przyrządu, który zwany jest reklinatorem, i ustawili go wzdłuż plaży, wypoziomowali go bardzo dobrze podobno i na końcu tego doświadczenia zrobili jeszcze jedną rzecz, o której pan Mariusz mówi w swoim filmie. Posłuchajmy. Mamy tutaj następny element taki, to wyszło akurat po drodze, w czasie tego doświadczenia, kiedy ustawiono niwelator na wysokości 1,4 metra, wypoziomowano wzdłuż belki, co się okazało, że horyzont jest wyżej krzyżyka niwelatora. On został, niwelator to jest takie urządzenie optyczne, geodezyjne, które po prostu pokazuje poziom. No i co na tym poziomie? Ten niwelator co pokazuje? Morze. On pokazuje morze. A pytanie, takie zadanie domowe dla nas wszystkich. Jeżeli żyjemy na wypukłej ziemi, to wypoziomowany niwelator co miałby pokazać? Niebo czy morze? To jest ciekawostka, jeszcze będziemy na ten temat mówić, ale zobaczmy. Mało tego, poniżej horyzontu niwelator widzi łódź żaglową. Też ciekawostka. Będziemy o tym mówić, ale zapamiętajmy właśnie ten system, że krzyżyk niwelatora jest poniżej horyzontu. To jest bardzo ważny szczegół. Z tego fragmentu dowiadujemy się, że podczas tego doświadczenia właśnie z tym reklinatorem przystawili do tego reklinatora właśnie ten niwelator, urządzenie, które poziomujące, które sprawdza poziom, i okazało się, że poziom po tym przystawieniu do tego reklinatora pokazuje morze. Jeżeli Ziemia jest wypukłą kulą i dobrze ustawimy na niej niwelator, to morza nie powinien pokazać. Natomiast jeżeli Ziemia jest wklęsła, to nawet jeżeli źle ustawimy niwelator, to zawsze powinien pokazać morze, ponieważ morze od razu zagina się do góry. I na bazie tego doświadczenia, i na bazie tego w ogóle filmu, pan Mariusz opowiada o tym niebocentryzmie i każe ludziom w ten niebocentryzm wierzyć. Ja przypomnę, że niebocentryzm to jest taka teoria, która głosi, że żyjemy we wnętrzu wklęsłej Ziemi, że Ziemia jest jakby wydrążoną piłką, w środku tej piłki żyjemy, na ściankach tej piłki, a w środku nad głową, czyli w centrum tej kuli, jest obrotowe niebo. Jest taki człowiek, który nazywa się Rolf Kepler. Na bazie tego artykułów tego Rolfa Keplera pan Mariusz również opowiada różne rzeczy na forum, jak również w filmie, ale ja chciałbym zwrócić uwagę, co on opowiada na forum.
Za chwilę tam wejdziemy, za chwilę o tym opowiem. Natomiast jeszcze wróćmy do tego właśnie Rolfa Keplera. Rolf Kepler jest zwolennikiem niebocentryzmu i postanowił powtórzyć te doświadczenie z tą właśnie ryciną, z tym niwelatorem i właśnie potwierdzić to, czy ta rycina ma rację. O tym doświadczeniu możemy czytać właśnie na stronach m.in. 4 i 5 forum zbawienie.komfora.pl. Tam właśnie pan Mariusz omawia te doświadczenie Keplera. Na czym polega doświadczenie tego Keplera? Kepler poszedł nad jezioro Bodeńskie z niwelatorem, ustawił ten niwelator na brzegu i z tego brzegu przez ten niwelator zrobił zdjęcie promu. Według tego zdjęcia z tego niwelatora widać, że krzyżyk tego niwelatora pokazuje wysokość mniej więcej właśnie pokładu tego promu. Natomiast według Keplera nie jest to zgodne z założeniami wypukłej Ziemi, ponieważ przedstawia tam rysunek dla wypukłej Ziemi i pokazuje, że dobrze wypoziomowany niwelator powinien pokazać dno tego promu, ponieważ na 5 kilometrze, a więc tam, gdzie jest mniej więcej środek jeziora, według obliczeń Keplera, który bardzo ładnie porobił, prom powinien być na szczycie jakby tej tafli wody, przy założeniu, że Ziemia jest wypukła. I wtedy, jeżeli on jest na szczycie, no to powinien ten krzyż niwelatora uderzać, gdzie będzie właśnie dno tego promu. Ale na zdjęciu widzimy, że tak nie jest. By wyjaśnić to, co widzimy na zdjęciu, Kepler pokazuje szkic dla wklęsłej Ziemi i tam widzimy, że ten promień zagięty tego niwelatora pokazuje, jak jest na zdjęciu. I pan Mariusz tłumaczy to, omawia te doświadczenie na stronie 4 i 5 tego forum. Tłumaczy również właśnie istotę tego tematu użytkownikowi Jarpen, że bez tego promu na 5 kilometrze nie można by było wykazać ugięcia w dół tafli jeziora. No, widzimy, że właśnie dla wypukłej Ziemi no, ten prom powinien iść do góry, natomiast tutaj się obniża, więc na pewno Ziemia wypukłą być nie może. Dalej pan Mariusz twierdzi, że to już na stronie 5, przy wypukłej Ziemi z uwzględnieniem załamania światła do góry, moja kamera wypoziomowana robi za niwelator, niweleta nie ma prawa nigdy wykazać wody. A co widzimy? Linia czerwona to niweleta. W tym przypadku geometryczny środek obrazu kamery. Widzimy na niwelecie lustro wody. I w ten sposób widzimy, że pan Mariusz udowodnił tam czytelnikom tego forum, że no, Ziemia jest wklęsła. I posługując się rysunkami Keplera również można takie wnioski wyciągnąć. Na czym polega tutaj cały ten problem? Na czym polega ta cała manipulacja i przegięcie z tą geodezją? Słuchajcie, ja przez wiele, wiele miesięcy, w których zajmuję się tą kwestią tego niebocentryzmu, nie potrafiłem zrozumieć, że tutaj mam do czynienia z potężnym przekrętem, z potężną manipulacją ze strony pana Mariusza Szczytyńskiego. Nie tylko jego. Ale dlaczego od niego tu zacznę? Dlatego, że tutaj on opowiada o tym właśnie, jak to cudownie ten widok promu udowadnia wklęsłość Ziemi, natomiast zapomniał o jednym szczególe, że niweleta według tego doświadczenia z 1897 roku powinna uderzyć w taflę jeziora. Natomiast na tym zdjęciu tego Keplera nie widać tego. Czy rozumiemy, że tu coś jest nie tak? Tu pokazuje, że nie ma prawa uderzyć kamera na wypukłej ziemi, w taflę jeziora, ale zapomina o tym, że niwelator również nie ma prawa uderzyć w wodę na wypukłej ziemi i zdjęcie tego niwelatora rzeczywiście pokazuje, że nie uderza w wodę. Rozumiemy, na czym polega ten problem? Pan Mariusz w ogóle nie wspomina o tym problemie ani w swoim filmie, ani tam na tym forum. Natomiast ten problem zauważył już Kepler. I on mówi coś takiego, że pozycja urządzenia poziomującego nad poziomem wody wskazuje powierzchnię na wypukłej kuli.
Sam Kepler to zauważa. Chyba że coś pokręciłem z tłumaczeniem, ale wydaje mi się, że nie. I pan Mariusz o tym nie mówi. Natomiast pan Kepler dalej się dziwi. Dlaczego obserwacje owego dnia dawały niepomyślne rezultaty? Ja odpowiem. Dlatego, że każdego dnia będą dawały niepomyślne rezultaty, ponieważ jest to kłamstwo. Nie żyjemy we wklęsłej ziemi. I dlatego Krzyszni Velatora nie uderzył panu Keplerowi w wodę, tylko uderzył w prom. I tutaj zaczęła się cała machineria ze strony już Keplera, która ma zadanie zakręcić ludziom w głowach i zmanipulować ich totalnie do reszty. Na czym polega to? Kepler zamieszcza ten rysunek właśnie, o którym już mówiliśmy wcześniej, gdzie pokazuje, że na wypukłej ziemi Krzyszni Velatora powinien uderzyć w spód statku. Ten obrazek, ten rysunek jest zmanipulowany przez Keplera. Dlaczego tak twierdzę? Otóż dlatego, że dobrze wypoziomowany niwelator na wypukłej ziemi powinien pokazać właśnie niebo. Tak jak tam pan Mariusz zadał zadanie domowe. Nie powinien uderzyć w wodę. Powinien pokazać właśnie, że jest nad wodą. I nigdy nie powinien uderzyć w wodę. Natomiast Kepler próbuje tutaj swoich czytelników bardzo mocno zmanipulować. Ten ton manipulacyjny właśnie podjął pan Mariusz Szczytyński i jest to bardzo skuteczna manipulacja. Ta manipulacja jest skuteczna do tego stopnia, że ja, będąc przeciwny temu, tej teorii niebocentryzmu, ja zostałem totalnie zmanipulowany. Do tego stopnia, że nie wiedziałem, o co chodzi. Wiedziałem, że coś jest nie tak z tą teorią. Ja mówiłem już o tym z powodu wyglądu gwiazd w filmie 5 o niebocentryzmie swoim. Natomiast myślałem, że geodezja rzeczywiście stwarza jakieś minimalne chociaż podstawy do wiary w ten niebocentryzm. Okazuje się, że myślałem tak dlatego, ponieważ zostałem zmanipulowany przez Rolfa Keplera tym rysunkiem, tym malunkiem i zostałem zmanipulowany przez pana Mariusza Szczytyńskiego. Skoro ja zostałem zmanipulowany przez tych ludzi, które ja nie za bardzo wierzyłem w tą teorię, a zostałem bardzo poważnie zmanipulowany, to co powiedzieć o ludziach, którzy zaufali im, którzy ufali panu Mariuszowi Szczytyńskiemu? Jak strasznie ten człowiek ich wykorzystał, jak strasznie ci ludzie, Rolf Kepler, Mariusz Szczytyński i cała ta reszta, która próbuje tam walczyć o ten niebocentryzm, jak oni strasznie zmanipulowali tych ludzi, jak oni strasznie ich wykorzystali ich niewiedzę, wykorzystali to, że byli zniezorientowani w kwestii geodezji. Ja również byłem niezorientowany w kwestii geodezji. Ten temat, jak już wspomniałem, dla mnie jest to bardzo trudny temat. Ja bardzo wiele tygodni poświęciłem na dotarcie do prawdy. Ale nie dotarłbym do tej prawdy, gdyby nie natknięcie się na użytkownika Zamos. Na tym forum pisał taki użytkownik Zamos i użytkownik Zamos, ten odcinek jest właściwie hołdem dla tego użytkownika, postanowił zrobić to, co zrobił Kepler i to, co zrobił pan Mariusz Szczytyński nad Jeziorem Turawskim, tylko że nie wziął sobie aparatu, tylko wziął konkretny sprzęt, mianowicie niwelator. I poszedł z tym niwelatorem nad Zalew Zegrzyński, wypoziomował go dobrze i efektem tego jest to zdjęcie. Jak wspomniałem, już tego zdjęcia nie znajdziecie na forum, jest można go pobrać tylko z tego właśnie zipa, który ja spakowałem. Dlatego ja przez długi czas nie mogłem wpaść na to. Nie mogłem, bo nie miałem dostępu do Opery, bo Opera już tam to, co użytkownik Zamos publikował na tym swoim blogu, nie było dostępne. No i ja nie miałem dostępu do tego, żeby sprawdzić ten temat, żeby rozgryźć ten temat. Jak już wspomniałem, tutaj wielkie ukłony dla użytkownika Zamosa. Brakuje tu jeszcze jednego elementu, który pomógł mi zrozumieć, na czym polegają wałki, które kręci pan Mariusz Szczytyński i które kręcił Kepler. Wałki ze złym tym narysowaniem tego poziomu niwelatora. Nie ma tutaj tego schematu rozrysowanego, jak Zamos zrobił to zdjęcie. Jak to jest pokazane? Myślałem, że... Zrozumcie to. Pod wpływem tych rysunków Keplera, początkowo myślałem, że Zamos to zrobił przekręt z tym zdjęciem.
ponieważ z Keplerowych rysunków wynika, że dobrze wypoziomowany niwelator powinien uderzyć w wodę lub chociaż blisko wody. Natomiast tutaj gdzieś wali w drzewa, wali w niebo. Gdyby nie było tych drzew, to byłoby niebo. I tutaj, na swoje nieszczęście, pan Mariusz Szczytyński na innym forum, jest takie forum Biblia Webdel, tam pragnąc wykazać, jaki to straszny manipulator jest z tego Zamosa, publikuje gdzieś zachowany wcześniej rysunek schematyczny tego właśnie doświadczenia, które Zamos zrobił. Jest to schemat wykonania tego doświadczenia przez Zamosa i jest to schemat wykonany przez Zamosa. Ten szkic prowadził mnie na to, że pod wpływem Keplera i jego rysunków źle rozumiem ten cały problem ustawienia niwelatora dobrze wypoziomowanego. Kiedy zobaczyłem ten rysunek Zamosa, wszystko stało się jasne. Stało się jasne, że panowie, którzy głoszą niebocentryzm, dokonali potężnej manipulacji faktami. Wróćmy jeszcze do tego, co tam pan Mariusz tłumaczył temu użytkownikowi Jarpen. Jeżeli dobrze wypoziomujemy niwelator, to na wypukłej ziemi, na kuli ziemskiej, z dobrze wypoziomowanego niwelatora nigdy nie zobaczymy, że coś idzie do góry. Wszystko opada w dół. To był przełom dla mnie, to był klucz do zrozumienia całej tej manipulacji. Zatem te zdanie, które pan Mariusz wypowiada do tego użytkownika Jarpen, mówi: bez tego promu na 5 kilometrze nie można by było wykazać ugięcia w dół tafli jeziora. To jest ten cały szwindel w tym zdaniu, ponieważ tylko na wypukłej ziemi ten prom może iść w dół. Ta tafla jeziora może iść w dół. We wklęsłej ziemi ta tafla zawsze będzie szła do góry. I tu jest cały ten szwindel tych ludzi. Próbowali wmówić, że geodezja wykazuje, że wklęsła ziemia jest prawdą. Jest to nieprawdą. Geodezja wykazuje wyraźnie, że ziemia jest wypukłą kulą ziemską. Oczywiście, wracając jeszcze do użytkownika Zamos, nie podjęto tam dyskusji z nim, tylko wywalono go z forum. To znaczy jeszcze jeden post tam zamieścił i został wywalony. Został wywalony. Tam pan Mariusz przeciwstawia temu jego doświadczeniu zdjęcia z jakiegoś Brighton czy coś takiego. I tam pokazane jest właśnie, że środek obrazu pokazuje, że horyzont poszedł do góry. Jest to wykonane zdjęcie aparatem nie przez niwelator, tylko przez wypoziomowany aparat fotograficzny. Kiedy Zamos tłumaczy tam, dlaczego tak mogło być, wtedy zostaje wywalony z tego forum. Poczęstowany jeszcze na koniec, jak już został wywalony, to został poczęstowany przez Henry Kubika, pseudonim na tym forum The World Watcher. I tam ten użytkownik pisze do Zamosa: niestety, mamy tutaj klasyczny, bezpodstawny i bezprzedmiotowy atak na niebocentryzm, który cechują wszystkie atrybuty spamerskie i agenturalne. Dalej pisze: i nagle niwelatory i kamery się Zamosowi nie zgadzają, a nawet pada zupełny nonsens w tym właśnie poście, że efekt podniesienia horyzontu jest rezultatem użycia zooma cyfrowego, nic dalszego od prawdy. Przypomnę, że tam właśnie Zamos właśnie wytłumaczył, że ten wynik tego podniesienia horyzontu jest właśnie wynikiem powiększenia cyfrowego. Dalej Henry pisze tak: tylko i wyłącznie optyka powoduje takie efekty z lornetkami włącznie. Dlatego niwelatory są tak niedokładne z powodu tych problemów, które właśnie udowadniają nam wklęsłą ziemię. Jest to zdanie po prostu śmieszne, dlatego że wynika z niego, że tą ich teorię da się udowodnić tylko przez błędy tej oficjalnej nauki. Nie mają żadnych dowodów na to. I tu wyraźnie w tym zdaniu, wyraźnie Henry Kubik obnażył słabość tej ich teorii, słabość tego niebocentryzmu. Bierze się obliczenia, bierze się założenia tego jej rzeczywistej nauki, od tej prawdziwej nauki, dotyczące wypukłej ziemi. Szuka się tam dziur, które w rzeczywistości często dziurami nie są, tylko są, bo są inaczej wyjaśnione. I zamiast właśnie w inny sposób wyjaśniać, to wyjaśnia się wklęsłością ziemi. Jest to żenujące.
To jest bardzo żenujące. Jeżeli ktoś udowodnił, tam Henry dalej pisze, heliocentryzm, niebocentryzm okaże się bzdurą. Ja i Mariusz okażemy się idiotami. I tu zgadzam się z panem Henrym. Jesteście idiotami. I użytkownik Zamos wyraźnie to pokazał. Nie musiał udowadniać heliocentryzmu. Dalej właśnie próbujesz tam manipulować, panie Henry, dalej tym. Jeżeli my udowodniliśmy wklęsłość Ziemi, a nikt do tej pory nie przedstawił ani jednego dowodu na geocentryzm czy heliocentryzm, w takim przypadku NASA, Zamos plus cała farina z warzywniaka, to banda nieuczciwych manipulatorów i kłamców. Ale Zamos nie musiał i nikt nie musiał udowadniać ani geocentryzmu, ani heliocentryzmu. Zamos udowodnił, że wy nie udowodniliście wklęsłości Ziemi. Geodezja to udowadnia. Na tym polega właśnie cały ten wasz problem. To nie tylko Zamos tam wyleciał, ale w ogóle wszyscy wylecieli, którzy próbowali zgłaszać jakieś zastrzeżenia do tej ich wspaniałej teorii. The World Watcher tak pisze. No i grupa niemiłych panów usunięta z tego forum. Tak podsumował to. Zostali ci panowie zbanowani z powodu oczywistych kłamstw, oszustw i manipulacji, które służą dalszemu wprowadzaniu nas w błąd. Nie. Tak nie było. Nie udowodniliście żadnych kłamstw, za żadnych manipulacji, nikt z was nie udowodnił, tylko wywaliliście ich z forum. I to pokazuje, że to wy jesteście kłamcami, manipulatorami i to wy rozmijacie się z prawdą. I żeby to nie wyszło na jaw, bo tak świetnie już zmanipulowaliście wszystkich ludzi, którzy tam, nawet mnie, przyznaję, ja dałem się tam zmanipulować temu. I żeby ta wasza wspaniała manipulacja nie wyszła na jaw, musieliście zbanować i usunąć tych innych użytkowników razem z Zamosem. I dalej konsekwentnie to potem już robiliście. Albo usuwaliście, albo groziliście, że usuniecie, albo nie dopuszczaliście do głosu kogoś, kto może coś przeciwko wam powiedzieć. Natomiast wykazałem tutaj wyraźnie, że jesteście manipulantami. I dobrze wypoziomowany niwelator temu właśnie przeczy. Przeczy temu, co wy tam opowiadacie na tym forum. Powinniście się wstydzić. Powinniście się wstydzić. Ja na waszym miejscu zapadłbym się pod ziemię. Ale wy może nie macie wstydu. Wy może nie macie jakichś resztek przyzwoitości. Powinniście teraz przeprosić wszystkich. Oficjalnie. Pan Mariusz na swoim blogu, albo pan Henry na swoim blogu, bo prowadzi też blog, albo na tym forum. Powinniście przeprosić, że wprowadziliście wszystkich w błąd. A jeżeli uważacie, że dalej mówicie prawdę, to udowodnijcie mi teraz, że to, że ja was oskarżyłem o kłamstwo i manipulację, jest nieprawdą. Spróbujcie to udowodnić. Pokażcie mi, gdzie jest błąd. Pokażcie mi, gdzie manipuluję. Pokażcie mi to. Nikt z was, szczególnie pan Mariusz Szczytyński, nie potrafi mi tego udowodnić. Tylko gada, że kłamie, że oszukuje. Te oskarżenia są bezpodstawne. Jesteś pan chrześcijaninem, podobno. Podobno wierzysz w Biblię, Mariuszu Szczytyński. I powinieneś wiedzieć, że tam jest jedno z przykazań. Żeby nie mówić fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu. A ty mówisz. Powiedzieliście wobec Zamosa, fałszywe to było oskarżenie i wobec mnie również fałszywe. Potraficie tylko opowiadać ładne rzeczy o gołębiach, obaleniach flaszek, o jakichś dziwnych przykładach, które w ogóle nijak mają się do merytorycznej dyskusji. I tylko na tyle was stać. Nie stać was na podjęcie konkretnej rozmowy, na podjęcie konkretnego tematu. Odgrażałeś się pan, panie Szczytyński, na forum Biblia WebD, że zrobisz film o Zamosie i o jego machlojach. Zróbżesz ten film. Nie masz czasu, ale swoje kłamstwa wymyślać dalej masz czas. Natomiast teraz musisz odkręcić swoje kłamstwa. I nie masz czasu na to już, tak? Co to dowodzi? Dowodzi to, że ci ludzie są ludźmi skrajnie nieuczciwymi. Tak mi się wydaje. Taki obraz ich ma. I teraz jeżeli w ten sposób podszedł do
tego doświadczenia, o którym pan Mariusz Szczytyński tak się zachwycał z tym reklinatorem, jeżeli tak podeszli do tego ci, którzy je robili, to również twierdzę, że to doświadczenie jest nieprawdziwe, jest fałszywe. To jedyne doświadczenie, jakie macie, natomiast ono jest prawdopodobnie fałszywe. I ta rycina pokazuje to właśnie, ponieważ pokazuje, że ten reklinator nie był ustawiony zgodnie z poziomem. Ponieważ zgodnie z poziomem niwelator nie pokaże nigdy morza. Nie pokazał na zdjęciach Keplera i nie pokazał na zdjęciach Zamosa. Więc proszę mi nigdy więcej na moim kanale, ani nigdzie indziej, nie twierdzić, że geodezja wspiera Ziemię wklęsłą, że wspiera niebocentryzm. Niebocentryzm jest fałszywą teorią i geodezja, nawet geodezja temu niebocentryzmowi zaprzecza. I to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. I jeszcze na koniec powiem, przypomnę, że dobrze wypoziomowany niwelator nie powinien pokazać morza i nie pokazuje. Zapraszam na kolejne filmy, na kolejne odcinki, w których dalej będę kontynuował ten temat. Don't ever try. Don't you ever.